Ta prezentacja będzie tylko i wyłącznie o maratonie. Jakiekolwiek podobieństwo z czymkolwiek, jakim innym obszarem waszego życia będzie czystym przypadkiem. Olgierd Schwida, w tej chwili 58 lat. W szkole, gdy byłem w szkole podstawowej, w szkole średniej, w sportach byłem średni. Ani za dobry, ani zły. Jak wygrali składy, to ja dziś byłem zawsze po środku. Biegać potrafiłem biegać dobrze. Wygrywałem sztafety dla naszej szkoły podstawowej później. Gdzieś tam w życiu, w pewnym momencie rodzice zadbali o to, że miałem podstawowe wykształcenie w sportach, umiałem jeździć na nartach, odbijać tenisa rakietą, ale specjalnie dużo czasu na sporty nigdy nie było. Potem był wyjazd za granicę. Było dużo innych ważnych rzeczy, które się wtedy działy, prace dorywcze, studia. Na sporty czasu nie było. Później była pierwsza praca zawodowa. Było dużo różnych ciekawych rzeczy, które się działy w małej, nikomu nie znanej wtedy firmie. Ja na sporty czasu wtedy nie miałem. Czasu tego nie było. Potem był wyjazd do USA razem z firmą. Działanie na jednym wybrzeżu, na drugim wybrzeżu. Mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo odpowiedzialności. Na bieganie czasu nie było. Później skończyła się przygoda 10-letnia w tej dużej firmie. Następna przygoda się otworzyła, telewizyjna. Było znowuż bardzo wiele ciekawych rzeczy, które się działy. Natomiast na bieganie czasu nie było. Powrót do Polski, 2005 rok. Telewizja Polska, znowuż wielkie zadania, duże rzeczy. Na bieganie czasu nie było. I w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że co to jest? To jest na dobrą sprawę taka pogoń. Pogoń za sukcesem, o którym tutaj tak dużo było. Co trzeba zrobić, żeby być, trzeba wstawać to, ten prysznic zwłaszcza, ten taki zimny, to dla mnie to... No dobra. Spróbuj. I mamy słyszymy te wszystkie historie, co trzeba zrobić, żeby mieć ten sukces. No i ja ten sukces miałem. I w sumie gdzieś tam zawodowo jakiś sensowny sukces odniosłem. I ciągle ten sukces, i ciągle ten sukces. No właśnie. Jestem w Warszawie, na jakiejś imprezie, z kimś rozmawiam. Mówi, chodź, pójdź pobiegasz z nami. Ja? Pobiegać? Z wami? To na głowę upadłeś. Ja biegałem dobrze w szkole podstawowej, w szkole średniej. Biegałem przełaj, wygrywałem dla szkoły rzeczy, ale teraz ja biegać, ja nawet 10 kilometrów, nie, jednego kilometra nie przebiegnę. Tu znaczy, za ciężki jestem, to w ogóle wybij sobie. Chodź, będzie fajnie, jest fajna grupa, oni ciebie wesprą. Oni ci pomogą zacząć biegać porządnie. No i pomyślałem, okej. Okay. Jest piękne takie powiedzenia, które mówi, when was the last time you did something for the first time? Kiedy jest ostatni raz, jak zrobiłeś coś po raz pierwszy? No dobra, pójdę, zaryzykuję. Zobacz. No i spotkałem grupę 30-latków, 20 lat młodszych ode mnie, którzy rzeczywiście biegali, byli sprawni, ale nie to, że oni pobiegli do przodu, zostawili mnie z tyłu. Ktoś zawsze z nich został. Ktoś zawsze był razem ze mną. Pomyślałem, o, jak fajnie. Wrócę tu w następny wtorek. Oczywiście po biegu, co było bardzo ciekawe, było uzupełnianie kalorii straconych w czasie biegu. Więc też ten element bardzo mi się podobał. No ale jak to znamy w życiu, trzeba mieć cele. Oczywiście, tu cele, musisz mieć jakiś cel. Więc to jest cel smartowy, określony w czasie, realistyczny, kryterium osiągnięcia, jasno opisane. No mamy cel. Moim celem był i udałem się zainspirować, znaczy grupa zainspirowała mnie, żeby jednak taki cel sobie postawić i wystartować w tym biegu. Data była też bardzo ciekawa, bo to był 11.11.2011. Moje pierwsze 10 kilometrów. Sam bym w tym biegu nigdy nie wystartował. Miałem Alan, mój dobry przyjaciel, który był ze mną. Nie wiem, że ciągnął mnie za rękę, mówił, gdzie się oddaje rzeczy, gdzie trzeba odebrać później i tak dalej, i tak dalej. Godzina 20 kilka minut. Dzisiaj aż wstyd się przyznawać do tego rezultatu. Wtedy mega szczęśliwy, mega dumny. Tak, jest, zrobiłem. No ale jak to zwykle jest, jak osiągniesz jedną rzecz, to co jest następne? Gdzie jest następny cel? I tak było następny cel, to zapiszmy się na półmaraton, który będzie za pół roku na wiosnę. W sumie fajny pomysł, zapłacisz, jak zapłacisz wpisowe, to zupełnie inaczej podchodzisz do tego wyścigu. Nie wystarczy się zapisać, nie wystarczy sobie biegać.
zapłać. Wydaj kasę. Potem był luty. Grupa nasza zdecydowała, idziemy na basen. No i w pewnym momencie, ja niespecjalnie, znaczy umiem pływać, ale mnie to zupełnie nie bawi. Jak wypadnę z łódki, to sobie radzę i wrócę. Natomiast poza tym nie bardzo. No to myślę, o, nauczyć się porządnie pływać w tym wieku, jaki fajny pomysł. W pewnym momencie zjawił się trener i powiedział, no dobra, to stańcie tam na słupku i pokażcie, co potraficie. No to mnie przecież coś takiego powiedziesz. A ja, nie no co. No i wskakuję. I wskakuję do wody szybko i z całej siły. Raz, dwa, trzy i tutaj. Jedno chrup, drugie chrup. A tam. Czwarte chrup, piąte chrup. No do domu. Przyszedłem z takim wyśniętym ramieniem. Kontuzja, operacja. Tu jest, widzicie na ekranie, wypis ze szpitala. Tam między innymi w sposób bardzo medyczny, taki zawoalowany jest napisane, że między innymi częścią było przyszywanie mięśnia z powrotem do kości. I to tylko jest jeden z elementów. Co się wtedy dzieje? Operacja w sumie jest prosta, bo to się nic nie widzi. Okres pooperacyjny jest trudny. Bo leżysz w łóżku. Może się jednak położę. Leżysz w łóżku i masz to ramię w tym blaku. I w pewnym momencie w nocy to ramię ci już spada. I budzisz się z bólu. I znowuż zasypiasz. I znowuż opada. I znowuż się budzisz z bólu. I tak 10 razy w nocy. Jedną noc, drugą, trzecią, dziesiątą. Jeden tydzień, drugi, trzeci. I w pewnym momencie siedzę i myślę, wszyscy moi rówieśnicy mieli rację. Jak mi mówili, ty jesteś jakiś wariat, ty w takim wieku takich rzeczy się nie robi, ty się sobie szkodę zrobisz. I tak siedziałem, miałem dużo wątpliwości, zły, niedospany, aż w pewnym momencie naszła mi pewna myśl. I powiedziałem, ja wam kurczę jeszcze wszystkim pokażę. Ja wam jeszcze wszystkim pokażę. Ja kiedyś przebiegnę maraton w Nowym Jorku. Oczywiście można było pomyśleć, ja nie wiedziałem wtedy, że ten w Nowym Jorku nie jest najważniejszy, tylko najważniejszy jest w Bostonie, ale nie wiedziałem to. I oczywiście, co ja, dopiero co przebiegłem 10 km w godzinę 20 kilka, co ja nawet pół maratonu nie przebiegłem, no jak? I nie będę mógł biec, bo mam tą kontuzję. Odgrażanie się małego chłopca. No nic. Pierwszy półmaraton zaliczyłem pół roku później. Gdy przebiegałem linię mety, miałem łzy w oczach. Chcieć to móc, da się. Był plan, była egzekucja, było wykonanie. Potem szybko poszło następnych kilka półmaratonów. No i siedzimy znowu z naszą słynną grupą i się pytają, no to co, jaki jest twój następny cel? No i w tym momencie powraca jako koszmar i ta wizja tego Nowego Jorku. I myślisz tak, może? Nie, no inna galaktyka, to zupełnie, to nie ja. To. Znowu się połamie, znowu wszystko po chrobocie. Najpierw trzeba zrobić warszawski, żeby zobaczyć, czy jest się w stanie przebiec 42 km. No więc oczywiście, zapisać się, wpłacić wpisowe, bardzo dokładny plan. Jak zwykle plan i jego wykonanie. I jego wykonanie tego planu. I to się tylko odnosi do maratonu, prawda? A jednocześnie wsparcie, które dostałem od ludzi, którzy się na tym znają. U nas w grupie był człowiek, Francuz Filip, który przebiegł 70 maratonów w życiu. Ten człowiek to była kopalnia wiedzy. Pozwoliła mi uniknąć wielu błędów, ażele, czy jeść tak, czy inaczej, czy śmak, czy inaczej. Doskonały człowiek. Doskonały, a także wsparcie grupy. No i w pewnym momencie odbywa się bieg, sam bieg już jest potem prosty. Po 20 tygodniach przygotowania prosty bieg, przebiega się przez pół miasta. Były oczywiście kryzysy, a jakże? No ale potem jak wbiegasz na Stadion Narodowy i przebiegasz linię mety, ta duma ciebie rozpiera. To jest coś bardzo, bardzo fajnego. No i zgadnijcie, co się dzieje dalej. Wraca ten temat, a może jednak. Udało się zapisać, znowuż plan, trening, bieganie, trzeba wybiegać te kilometry. Odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę listopada, pierwsza niedziela listopada 2014 roku, na kilka dni przedtem. Lecę tam,
Na dwa dni przed idę, patrzę, dopiero budują linię mety. Jest koszulka, jest numer, przyklejone, gotowi do startu. Trasa prowadzi z południa na północ, przebiega przez 5 tak zwanych boroughs, czyli takich dużych dzielnic. Staten Island, Brooklyn, później Queens, wpada na Manhattan, leci na północ do Bronx i wraca z powrotem do Central Parku, gdzie jest finał. W tym momencie... Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. To się nie stało. Muszę się uszczypnąć. Nie, jednak uszczypię się, nie, to nie jest ten. I jeszcze mam 41 km do przebiegnięcia, więc ty się lepiej, chłopak, sprężaj. Biegniemy dalej przez Brooklyn. Wspaniali ludzie na ulicy, między 1 a 2 miliony ludzi, którzy biją brawo i aplaudują biegnących, a nie tylko tych swoich, wszystkich. Gdy dobiegam do Central Parku ostatnie 2 kilometry, wiem, że dobiegnę. I znowu się jakoś oczy zaczynają się pocić, nie wiadomo dlaczego. I wiem, że dopiąłem. Wow, super. To co chciałem, mam sukces. Our longing to stray. Right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I czy jak to robisz? Jak to jest u ciebie? Czy zajmujesz się tą sprawą w ogóle, czy tylko dajesz do przodu, żeby był sukces, następny sukces, tak jak ja to robiłem przez tyle lat? Dlatego namawiam i parafrazuję to Johna Kennedy'ego. Nie pytaj, co inni mogą zrobić dla ciebie, ale zastanów się, co ty możesz zrobić dla innych. Inspiruj. Przynajmniej inspiruj na samym początku. Kogo można inspirować? Ludzie się pytają, a no co? No kogo można inspirować? Jakieś głosy z sali? Kogo można inspirować? Przyjaciół. My inspirujemy, że jedna minuta. Proszę? My inspirujemy, że jedna minuta. Że jedna minuta. Dziękuję sobie za super inspirację. Dzieci, co jeszcze? Zespół. Bliskich. Przyjaciół. Zespół. Klientów. Znajomych, a także tych nieznajomych.
Także zastanów się, kogo inspirujesz. I mam dla was zadanie na lunch, jako wiem, że między mną a końcem tej prezentacji jest lunch. Także wykorzystajcie w czasie lunchu i będzie doskonały sposób, żeby poznać nowych ludzi, których nie znacie do tej pory. I zastanów się, ale w tej chwili się zastanów, do czego zostałeś zainspirowany ostatnio przez kogoś? I drugie pytanie, do kogo i do czego zainspirowałeś ty? Także namawiam, zastanówcie się nad tym, pomyślcie, zreflektujcie i warto zrobić. A żeby zakończyć temat biegania, zostało mi jeszcze, rozumiem, 50 sekund. To rok 2017 był rokiem dla mnie fatalnym. Kontuzje w kolanie, Achilles. I prawie, że znowu siedziałem tak jak wtedy. Powiedziałem, nie robię czegoś takiego. Znalazłem wspaniały nowy wynalazek. Zacząłem jeździć po Warszawie na klejnodze, gdzie Achilles lewy jest bardzo dobrze chroniony. Też można. Dziękuję bardzo.